Zanim zaczniemy, to przypominam, że powstał mój nowy Minecraftowy kanał, na którym filmy będą pojawiać się codziennie, także zapraszam do subskrybowania, link w opisie. Siema! Słuchajcie, to nie jest klima i witam was w kolejnym odcinku specjalnej Tomeka X i witam was z najrzadszym petem dostępnym w grze. Słuchajcie, huge Pegasusów jest więcej, mamy huge glitch. Kata, i to nie jest fake, nie, ja się ruszam i patrzcie, 9 exist, tylko 9 tych petów jest na świecie w tym momencie i sprawdzimy sobie dzisiaj reakcję ludzi na tego peciszka, także na samym starcie zostaw łapkę, komentarz, na suba, lecimy do 200 subów, przy okazji kanał Puzonic Minecraft, polecam bardzo. Słuchajcie, zapytacie jakim cudem na 9 petów na cały świat jednego mam ja na odcineczek. Słuchajcie, tutaj jest Franios, pozdrawiam cię Franios, bardzo, bardzo cię pozdrawiam Franios. Franios ogarnął tego peta, w sensie trafił, rozumiecie? On trafił tego peta, 9 na świecie i czajcie, że chłop, który trafia peta, który jest rzadszy niż Huge Pegasus, daje go mi od buta. O, nagraj sobie odcinek, rozumiecie? Także serduszka, proszę, dużo, dużo, dużo serduszek dla Franiosa. Tutaj macie, jakbyście chcieli do bogatej o kolegi pisać. Także no, Franios, dziękuję, ja mu dałem zabezpieczenie jeszcze mojego Golden Huge Festive Cata, ale to wiecie, ten Golden Huge Festive Cata jest nic przy tym kocie, co tutaj mamy. Także no, dziękuję ci, Franio, bardzo. I słuchajcie, dzisiaj sobie sprawdzimy, przecież ludzie oszaleją ludzie, jak to zobaczą. Oszaleją, na pewno zawału dostaną. 9 na świecie tych petów jest. 9 tylko na świecie tych petów jest. A my idziemy sprawdzić na Trading Plazie, jaki będzie młyn. Ale coś czuję, że będzie straszny młyn. Będzie straszny młyn, więc się trochę boję. Ale zobaczymy, no kurde. Ale jaja, 9 na świecie petów. Słuchajcie, jeden czeka tutaj w ekwipuneczku, aby wrócić do Frania. Ale najpierw robimy reakcje ludzi. Jestem strasznie ciekawy, co się będzie działo. Idziemy. Strasznie się boję, bo ten pet jest więcej warty niż mój komputer pewnie. Więc nie chciałbym bardzo go stracić i nic. Siemano, co tam, jakieś, o, huge festive katy, co to są huge festive katy? O kurde, co się dzieje? O, ja nie mogę, huge festive katy, co wy gadacie, jakieś huge festive katy, chłopy? Jak tutaj takie kotki można mieć? O, jest jakiś widz, Marcelek napisał, co? Jak? O nie, się zaczyna, dobra, włączamy trady już? Czy jeszcze nie? Będzie please, one za free już jest. Dobra, wlatuję w jakieś akcje, dobra, all trading. I zobaczmy, co się będzie działo. Ale szczerze, nigdzie nie widziałem tego peta, ile, co ja? Oddaj go, Ysi. Nie oddam, ukradłem Faniowi. Poza tym w ogóle widza mamy. Kubu Uwu. No nie. O nie, ja zawsze najgorzej, jak jest widz. Bo zawsze piszę, wszystko psujesz, nie pisz tak. Nie wolno tak pisać. Siemano, Ysi, skąd? Nie wiem. Nie wiem, skąd takie pety są. Ja nie mogę w ogóle, jak to wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda w ogóle. Ja nie mogę, jesteśmy jedynymi, którzy takie coś mają. 9 na świecie tylko, 9 na świecie, to jest jakiś powalony. A w ogóle zobaczcie, mam włączone trade, nikt mi nie spami trade'em. Bo nikt nie wie, o dobra, jednak mi trochę spamiał. Nikt nie wie, jakie to jest rzadkie, czajcie, nikt nie wie. Bo nikt tego nie sprawdza, w indeksie jest tego napisane, musicie wejść do indeksu i tam widzicie, że macie po prostu 9 dostępnych na cały świat. To jest mega OP, to tak samo gdybyś wszedł, no dobra, z Pegasusem jakby wszedł, to by był większy hype. No Pegasusa jakby wszyscy znają, że trzeba było NFT kupić. Ale tutaj jest mega spoko, zobaczcie jak to wygląda, wszyscy jakieś huge festive katy. Co to są huge festive katy, typie, co to za cringe? Proszę to zabrać, kto jeszcze używa huge festive katów? Jak tutaj są takie kotki. Ej, naprawdę, to jest najładniejszy huge cat, jaki do tej pory był. Dobra, już się zaczął robić tłum. O kurde, dobra. O, ja nie mogę. Ej, nie wiedziałem, że... Szczerze, myślałem, że o wiele mniej osób będzie przychodzić. Bo nie szczają się, jakie to jest rzadkie, bo to jest, o, w jajku dostępne i każdy może sobie to opnąć. Tylko, że to jest mega mała szansa.
plus jakby jest maksymalna ilość tych coinów. Na przykład mamy teraz max tych coinów. Już nic nie możemy zrobić. O, ja nie mogę. Ja nie mogę. Jest nieźle, jest szczerze nieźle. Franiu, Franiu, ty masz żyłę złota teraz swoją, naprawdę. Ja nie mogę. Musimy odrzucać wszystkie trade. Albo komuś dajmy trade'a i dajmy coś dla widza. Jak będzie jakiś Polak jeszcze raz, to dajemy mu coś. Zapomniałem dla widza coś trzeba dać. Zobaczmy, co oni piszą. Siema, jeśli skąd go masz? Jestem premium. Pozdrawiam, niezły huge. Pozdro, pozdro, świry. Proszę tutaj dać trade'a, to ja dam. Proszę dać trade'a. Znaczy nie mam tego kotka, spokojnie. Spokojnie, bo Ferry już ma zawał, jak ogląda. nie dam. Porfis to nie jest Polak chyba. Albo nie wiem, po prostu. no nie, no czemu? ja nie mogę. Krzy! To jest jak Krzyś. O, nie można. O, to szkoda. Chciałem z Krzysiem potrade'ować. No czemu? O, Krzy, dawaj. I dajemy ci jakąś nagrodę tej Krzy. Chcesz coś? A! O Jezu, on mi ofertę rzuca! On mi ofertę za tego kotka rzuca! Gościu, nie! A ty co chcesz? Jak nic nie masz, to good. To ci coś dam w sumie. Mordo, proszę cię. Proszę, masz silver stagę, idź sobie. No proszę cię, no, przecież ci nie dam tego kotka. Ludzie naprawdę myślą czasami, że jak masz coś, to ty przychodzisz tutaj to dać. Ja nie wiem czemu. Nie rozumiem tego rozumowania, ale dobrze. GG Ekin. Co tam Ekin? Masz. Chcesz? Masz. A nie, ty masz lepsze, no to po co ci? Cancel. Ja nie mogę. Ej, szczerze. Najlepszy chyba odcinek z reakcji, chociaż już czuję, że o wiele lepiej by to poszło, gdybyśmy wzięli Wyvernę, tą co była za, znaczy co jest z Exclusive Eye'a. Myślę, że ona, mimo że jest o wiele częstsza, bo już jest ich 800, a nie 9, to naprawdę to jest dopiero jakby hype, bo o, zero buksy. Ludzie nie czają, chyba że to jest tak rzadkie, wiecie? To jest najdziwniejsze, że jest 9 na świecie tylko petów dostępnych, a ludzie mają takie, o, huge pet, nowy, to fajnie i tyle. Ale no jest trochę spamik. Ale spodziewaj, daj coś. O kurde. Mogę SS? No jasne, możecie SS, dawajcie SS, tak co SS, to sobie róbcie SS-y oczywiście. Zawsze widzowie róbcie sobie SS-y z Puzonito, bo ja rzadko wbijam na tą Trading Plazę, słuchajcie, tylko jak mam coś do pokazania, do poszpanowania nie swoim, to wtedy jest super. To wtedy jest najlepiej, słuchajcie. Dobra, trzeba... Czy tutaj jest jakiś ziomal? Jasiks jeszcze jest niby. Ale dobra, trzeba zrobić... Dasz coś? No nie, no zaczyna się. Dobra, słuchajcie, robimy trika tak zwanego, czyli uciekamy, a ja wam bardzo go zaglądaję. To był najrzadszy pet dostępny w Pet Simulator X. No już lepszej reakcji o mnie zrobię, mimo że ludzie nawet nie wiedzą o tym, że to jest takie rzadkie. Także no słuchajcie, łapka, komentarzyk, subik. No i siemano!